Witajcie, sympatycy edziwiarki. Tym razem siadłam przed Wami, by pokazać, opowiedzieć o barwnych inspiracjach od Lankians przy okazji przeglądu gazety, która się nazywa Ula Dikt numer 12. Jest to wydanie wiosenno-letnie na wiosenno-letnie włóczki serii Ula Dikt, czyli uzależnieni od wełny, czyli włóczkomaniacy, czyli my, po prostu gazeta dla nas. Wersja tej książeczki z wzorami dostępna jest w 4 wersjach językowych. 3 wersje są w takiej formie tutaj w środku gazetki, a wersja angielska jest dokładana jako taki dodruk do gazety. I co? Zaglądamy do tej gazety, bo przy tej okazji parę rzeczy mi się urodziło, parę pomysłów się urodziło. O tym opowiem Wam w dalszej części. I rzut oka. Wiosennie zielono, zobaczcie, kwieciście. Łąka, kolor różowy, kolor ziemi jest zawsze aktualny. Założeniem projektów, które znajdują się w gazetach Ula Dikt, jest ich prostota. Jest ich prostota po to, by z projektem poradziła sobie osoba jeszcze bez wielkiego doświadczenia i też projekty są na druty i na szydełko. Czyli rzucamy okiem tutaj na dzień dobry. To jest czosnek ozdobny, owinięty nitką włóczki. Przy tej okazji, tej gazety spoglądamy na nowe włóczki. Każdego sezonu przy publikacji gazety pojawiają się nowe pozycje, które w ofercie Lankiars nie pojawiają się na chwilę, one się pojawiają na minimum 2 sezony. To jest polityka firmy, którą według mnie my jako odbiorcy i konsumenci powinniśmy bardzo szanować, gdyż część producentów wypuszcza serię włóczek na jeden sezon. To jest jeden strzał, jedna dostawa i koniec. I nie zdążymy ani pokochać, ani rozkochać się w tych włóczkach, a ich już nie ma. A w nowościach Lankiars mamy gwarancję, że włóczka pojawia się minimum na 2 sezony. I następnego sezonu na pewno pojawią się w tej włóczce nowe kolory. I za to bardzo szanuję taką strategię i politykę firmy Lank. Pierwsza włóczka, nowa włóczka, jest to włóczka Bliss. Mam tutaj włóczkę Bliss i już Wam mówię, co o tej włóczce można powiedzieć. Jest to bawełna w 84% i w 16% jest to poliamid pochodzący z recyklingu. 50 gramów ma 240 metrów, czyli bardzo dużo jest włóczki w takim jednym motku. I jest to, powiedziałabym, jednobarwna wersja włóczki, która się nazywa Secret Garden, czyli tajemniczy ogród, która również jest nowością w ofercie Lank. To jest podobnie jak z Linello i Pride. Linello jest w stałej takiej ofercie bez marki, bez Ula Dikt, a jej jednobarwna wersja jest Pride, nazywa się Pride. A tutaj mamy Bliss i Secret Garden. I tu właśnie teraz trzymam Bliss. Bardzo lekka, miękka mieszanka na lato. Pokażę Wam również, za chwilkę zajrzymy do modeli, jakie wykonane są z tej włóczki. Tutaj zerknijmy, jaka kolorystyka jest w zakresie tej włóczki. Kolorystyka jest taka jak te główne założenia, czyli kolory różowe, kolory w kolorze w czerwieniach i czekoladowe, jaśniejsza i taka ciemna, gorzka czekolada. No a tutaj też pozostałe kolory. W każdej włóczce Ula Dikt nie ma bogatej palety kolorów, bo też założeniem takim strategicznym jest, by wybór kolorów był ograniczony, ale to nie znaczy, że nudny, czy też, że kolory są, czegoś im brakuje. Absolutnie nie. Tutaj według mnie w takiej palecie każdy znajdzie coś dla siebie i tutaj zerknijcie, tak wygląda próbka. Próbka wykonana, próbka ażurowa wykonana z włóczki Bliss. Tyle spojrzenia do włóczki Bliss. Następną włóczką, która tutaj się pojawi, modele się pojawią z tej włóczki, to jest włóczka Artsy.
bardzo wielokolorowa włóczka. Włóczka, która jest mieszanką. Już Wam wszystko mówię. Jest to mieszanka, w której mamy w składzie bawełnę. Oczywiście, jak to w letnich włóczkach, 67% bawełny i 33% akrylu. 100 gramów, ma 270 metrów. Przeznaczona jest na druty pomiędzy 4 a 4,5. I ma bardzo fantazyjną strukturę. Jest miejscami troszkę grubsza, troszkę cieńsza. Jej kolorystyka jest, zaraz Wam pokażę to na próbkach, żakardem, który można wykorzystywać w różnych, już tutaj pokażę Wam to na kolorze czarnym, więc tutaj nic nie będzie zakłócało patrzenia na motek. I włóczka bardzo miła, bardzo delikatna, mieszanka bawełny z akrylem, czyli bym powiedziała mieszanka, którą spokojnie możemy traktować piorąc w pralce na programie do tego przeznaczonym w temperaturze około 30 stopni. I w zakresie włóczki Arcy mam tutaj próbki, motka każdego nie mam, ale mam ważniejsze rzeczy, czyli to, jak się układa w dzianinie. I teraz tak, zaczniemy od tego koloru, z którego ja później pokażę Wam, jak wykonuję próbkę. To jest numer koloru 05 i ten numer koloru 05 w dzianinie wygląda w ten sposób. Popatrzcie. Jest to powtarzalna kolorystyka, powtarzalne pasy, które w dzianinie dzierganej na drutach, jest to taki, powiedziałabym, mini wzór żakardowy. I to tak wygląda w motku. A za jakieś parę minut, kilkanaście minut zobaczycie, jak to wygląda dziergane szydełkiem. To już jest w ogóle inna para kaloszy. Ten wywołany do tablicy jako pierwszy numer 02 w dzianinie wygląda w ten sposób. Arcy 02. Jest to gruba włóczka letnia, którą możemy przeznaczyć na takie grubsze dzianiny noszone od wiosny do jesieni. To jest numer 02. Tutaj mamy numer 03. Motki 100 gramowe. To też i te 270 metrów, to myślę, że na taki top, który być może wyszedłby nam z dwóch motków, nie za duży topik, a na taką większą bluzeczkę w rozmiarze L, to należy mieć między 3 a 4 motki. I tutaj zobaczcie, to jest numer 03 i tu widzicie w dzianinie, jak wygląda kawałek wydziergany z koloru 03. Tutaj jest coś spokojniejszego, takiego w kolorze ziemi, numer 06. Numer 06 w dzianinie prezentuje się w ten sposób. Ja jak widzę taką kolorystykę, to tak od razu widzę lniane spodnie, lnianą spódnicę, jakiś drewniany wisior. No tak mi się kojarzy ta kolorystyka właśnie z taką stylizacją. Włóczka Arcy numer 06. I tutaj mam jeszcze numer 04 w motku. 04 to jest to różowo-zielono-turkusowe. Tak wygląda. Numer 04 w moteczku, a tak wygląda w dzianinie. I tutaj już pokazałam Wam wszystkie, akurat ten numer nie miał motka, więc tutaj popatrzmy na Arcy 01, wygląda tak, szaro-beż plus kolor jasno-różowy, tak bym go określiła. I ten kolor nie miał przedstawiciela motkowego, ale tutaj Wam pokazuję w dzianinie. Według mnie ważniejszą rzeczą jest popatrzeć, jak wygląda kawałek dzianiny. Jest to Arcy 08 i tak możemy na niego popatrzeć. To jest mieszanka bawełny i akrylu. Grubsze druty w zakresie 4 do 4,5. No i teraz wracamy do gazetki. Jak już wiecie, co za włóczki tutaj są jako nowości, wtedy się troszkę inaczej patrzy na zawartość.
Pierwsze modele to jest włóczka Bliss. Bliss w kolorze jasno-różowym i tutaj tutaj mamy warkoczyki, dużo warkoczyków, sweterek krótki z takim półgolfem, luźny, noszony do takich spodni pasujących i kolorystycznie i stylem do tego sweterka. To jest dużo różu. Model następny to jest długi kardigan z długimi rozporkami, noszony do ciemnofuksjowych spodni, do takiej samej koszulki. Rozporki to jest to, co tutaj się rzuca w oczy. Oczywiście w wersji troszkę, nazwijmy to, poważniejszej, czyli takiej, bo ja na przykład dla mnie tak długie rozporki nie byłyby praktyczne, więc ja bym pewnie zszyła bardziej tył i przód. Chociaż tutaj przód jest tylko wiązany, więc to jest ogólnie taka narzutka do ogrodu różanego. Spójrzcie na to tło. Następna dzianina jest wykonana z włóczki Sunshine. Sunshine jest bawełną dostępną w ofercie Edziewiarki i też dostępną na stronie lankianos.pl. Ta dzianina jest na szydełko. Kardigan w kolorze różowym, zrobiony szydełkiem. Tutaj jest powrót do włóczki Bliss. I ta kwitnąca juka wpasowuje się w ten krajobraz takiego romantyzmu, prawda? Topik prostym wzorem. I tak zerknę na ilość potrzebnych motków do tego. Wydaje mi się, że z dwóch motków jest to wykonana rzecz, a z trzech. Ten top jest wykonany z trzech motków włóczki na drutach numer 4,5, czyli włóczka Bliss, czyli 240 metrów razy 3. Tutaj mamy również z włóczki Bliss model, fantazyjne pasy, mijające się kolory, prosty wzór, czego już chcieć więcej. Zwróćcie uwagę, każdy z rękawów jest w innych kolorach. Jako pozytyw, negatyw, czyli czerwony mamy tu, różowy mamy tu. To jest podsumowanie części różowej z gazetki. Teraz wchodzimy w inną kolorystykę. Taką kolorystykę nazwałabym to ziemi. Również jest w tej, jako model numer 1, włóczka Bliss w kolorze czekoladowym, kardigan z interesującym wiązaniem, z asymetrycznymi przodami. Tutaj włóczka Bliss, wdzianko wiązane na środku w pięknej czekoladzie. Ten kolor taki ciemno-czekoladowy. Spójrzmy tutaj na niego. Warto jeszcze sobie przypomnieć. Zobaczcie, to jest ten numer koloru 68. Włóczki, taki prawie czarny, gorzka czekolada 68. Interesujące wdzianko w prosty wzór ażurowy. Włóczka Bliss. Sweter, który jedyną ozdobą jest pasek dziurek przebiegający przez środek. Włóczka Pride. Pride znany jest nam od dwóch sezonów, od dwóch sezonów jest znany. I tutaj jest w kolorze gorzkiej czekolady. I już Wam pokazuję kolorystykę włóczki Pride. Włóczka Pride w tym sezonie pozyskała zgodnie ze stylem, jakim teraz dzianiny są prezentowane w tych gazetkach, dwa kolory różowe, dwa kolory czerwone i dwa kolory brązowe, czyli jaśniejszy, no nie jest jasny brąz, to jest po prostu jaśniejszy w stosunku do tego i ta gorzka czekolada. A tutaj mamy kolorystykę z poprzednich sezonów. Klasyczna i kolorowa, i w kolorach takich naturalnych. Włóczka Pride to jest interesująca mieszanka, w której mamy len, bawełnę i wiskozę. Przeznaczona jest na druty pomiędzy 3 a 3,5. Według mnie producent podaje 3,5 do 4.
I w 100-gramowym modku mamy 280 metrów włóczki. No i tutaj z tej włóczki Pride jest bluzeczka w kolorze czekoladowym. Również Pride. Pride i kamizelka dziergana jerseyem z delikatnym tutaj zapięciem. Włóczka Bliss w kolorze ciemnobrązowym. I też wydaje mi się, że dziergana ta kamizela jest ściegiem ryżowym. Bliss to samo co Secret Garden, tylko jednobarwne. I tutaj podsumowanie modeli z tej kolorystyki, czyli takie właśnie czerwienie i brązy. Wchodzimy w następną część, w której będzie dużo czerwieni. I tutaj mamy włóczkę Bliss czerwono-różową. Dziergana to jest raglanem, prosty sweter z paski. Tak bym go opisała. Włóczka Sunshine i bardzo energetyczny sweterek w kolorze czerwonym, dziergany ażurowym, prostym wzorem. Tutaj wszystko jest dopracowane, również pani buty, spodnie pasujące, ta sofa z tyłu również stylem do tego sweterka bardzo pasuje. Bardzo lubię gazety wydawnictwa Lampiarn za dopracowanie w każdym szczególe wszystkiego. Również numerów kolorów włóczek, one również są dopracowane. Tutaj mamy Pride w kolorze ognistej czerwieni. Pani w ogóle jest w takiej ognistej czerwieni, jak starałam się tak troszkę wejść moją bluzeczką w kolorze czekolady i czerwonym szalem w tę zawartość tej gazetki. I tutaj mamy rozpinany kardigan w czerwieni z włóczki Pride. Szydełkowe akcesoria, włóczka Sunshine na szydełku. Sunshine tutaj jest w formie takiej sukienki. Sukienka jest, najbardziej się rzuca w oczy tutaj ten asymetryczny przód. Tutaj jest bluzeczka z włóczki Pride z odkrytymi plecami. Zobaczcie, to jest tył, wiązanie jest z tyłu, a przód jest taki całkiem, nic nie sugeruje, że z tyłu jest tak, no, że jest tak odkryte są plecy. Tutaj jest przód bluzeczki. Kardigan według mnie na szydełku z włóczki Pride. Podsumowanie tej czerwonej sekcji. No i teraz wejdziemy w włóczkę Arcy, we włóczce Arcy. Gdy zobaczyłam, za mną już tak szydełkowe elementy chodzą za sprawą, zerknijcie. Stasia wyciągnęła tak na światło dzienne w naszym kręgu edziwiarkowym szydełkowe elementy z kolorowych włóczek i one tego za mną już chodzą od czasu włóczki tej wielokolorowej, z której zrobiłam kardigan Mystery. A właśnie ten plecak i schemat na te elementy spowodował, że ja tutaj pokazuję Wam i pokażę Wam, jak zrobić taki oto element z włóczki Arcy i opowiem, cóż mnie skłoniło do tego, a to w dalszej części naszego programu. Tutaj mamy plecak z włóczki Arcy na szydełku. Wykonany jest na szydełku. Włóczka Arcy nadaje się również na tak zwane wiosenno-letnie czapki. I tutaj też tę kolorystykę dokładnie widać, jak to się na drutach ułoży. Te powtarzalne paski takich mini żakardów. Ta sama włóczka i czapka szydełkowa wygląda zupełnie inaczej, prawda? Już gubią się ta powtarzalność pasków, jest tak mniej regularnie i jest inaczej. Spódnica. Spódnica z włóczki Arcy. Tutaj z jednej strony możemy na tę spódniczkę popatrzeć, a tutaj z drugiej strony.
Tak wygląda spódniczka z włóczki arcy, z tego koloru, którego Wam pokazałam, ten mój fragmencik. Tutaj mamy chustę na szydełku, czyli zwróćcie uwagę, arcy ma wielu przedstawicieli tutaj w tej gazetce, wykonywane dzianiny są na szydełku. Tak wygląda inne spojrzenie na tę chustę. Tutaj dla odmiany jest sweterek fale na drutach wykonany i to jest według mnie z tego numeru koloru 02, arcy 02. Wygląda w dzianinie, wygląda właśnie w ten sposób. Na drutach kardigan zapinany na guziki. Guziki na pierwszy rzut oka, one są szydełkowe. Takie kwiatki szydełkowe. Idziemy dalej z gazetką. Tutaj jest szydełkowa narzutka kardigan. Wygląda właśnie, to jest włóczka według mnie jest idealna na takie nieoczywiste dzianiny wykonywane szydełkiem. Zobaczcie na ten topik plecki. Plecki wyglądają tak, a tak wygląda przód tego topu na szydełku. Torebka. Torebka z arcy. Tutaj spójrzcie. I tutaj. Piękne zdjęcia. Modelka w każdej sytuacji jest ma taką odpowiednią stylizację. Rzut oka na modele z włóczki arcy. Spódnica, torebka, plecak, bluzka taka rozpinana, szydełkowa czapka, chusta, narzutka, top. I tu właśnie jest kolorystyka włóczki arcy. Mieszanka bawełny i akrylu. Przedstawiciele, jacy byli tutaj z dzianiny wykonane z włóczki Bliss. To jest takie podsumowanie Bliss. Włóczka Pride, co jest wykonane z włóczki Pride. I co jest wykonane z włóczki arcy. Jest wielu przedstawicieli z arcy i z Bliss. I tutaj właśnie wtedy wchodzimy w... A tutaj jakoś na końcu jeszcze jest Sunshine. I tutaj wchodzimy w sposoby wykonania danej rzeczy. I powrócimy do tego elementu szydełkowego i pokażę Wam, jak wykonać taki oto element szydełkowy. Teraz pokażę Wam, jak wykonać taki oto element po to, by mając ileś elementów móc stworzyć jakąś konkretną dzianinę. Tutaj mam 10 kwadratów połączonych włóczką echt. Na razie 10. Jak widzimy, szydełkuję ostro. Jest chemia między mną, włóczką arcy i tą robótką, ponieważ każdy z nich, z tych kwadratów, za sprawą wielokolorowości włóczki arcy wygląda inaczej. I to mnie bardzo napędza do pracy. Schemat wygląda w ten sposób. Tu jest schemat widoczny i to są cztery okrążenia. Rozpoczynamy od narzucenia czterech oczek łańcuszka, zamknięcia w obwód i ahoj przygodo. No więc teraz pokażę Wam, jak się wykonuje. Tutaj już mam cztery oczka łańcuszka wykonane. Muszę je połączyć w okrąg, czyli wkuć się szydełkiem w to pierwsze oczko. Ułożyć sobie tę nitkę rozpoczynającą tak z tyłu, odpowiednio ją przyciągnąć i ściągnąć. I teraz pierwsze okrążenie rozpoczynamy od dwóch oczek łańcuszka. Następnie dwa słupki, wykonujemy dwa słupki, jeden i drugi. Wykonujemy trzy oczka
łańcuszka, które będą tak zwanym, ja to będę nazywać narożnikiem, tę nitkę staram się, to pierwsze okrążenie jest najgorsze, ponieważ to jest maleńka robótka, w której musimy precyzją dużą się wykazać. Trzy słupki wykonujemy, dwa i trzy. Jak widzicie, palcami przytrzymuję tę nić początkową, żeby ona była wrobiona i obrobiona, by później łatwo było ją po prostu schować w robótce. Mamy trzy słupki, wykonujemy narożnik, czyli trzy oczka łańcuszka. Znów wkuwamy się w kółko i wykonujemy trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Widzimy, tutaj ta nitka próbuje wyjść na prawą stronę. Tylko na początku jest z tym problem, później to się pięknie chowa. Dwa i trzy. Trzy oczka łańcuszka jako narożnik. Trzy słupki. Raz. Dwa. I trzy. Teraz wykonuję trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy i wkuwam się w początek, gdzie wykonywałam dwa oczka łańcuszka, w tę krawędź się wkuwam i wykonuję oczko ścisłe zamykające, czyli zamykam wszystko w okrąg. To należy to ścisło wykonać, żeby ten, tak wygląda robótka po pierwszym okrążeniu. Okrążenie numer dwa rozpoczynamy w ten sam sposób. I wszystkie okrążenia będą wyglądały mniej więcej tak samo, to znaczy będziemy się wkuwać w słupki rzędu niżej. W narożnikach wykonujemy dwa słupki, trzy oczka nowego narożnika i znów dwa słupki. I wykonujemy, no tutaj mamy cztery okrążenia, ale to równie dobrze można by kontynuować sobie, ohoho, ile nam fantazja podpowie. Wtedy mamy wielki kwadrat wykonany na szydełku. Jeden słupek i drugi słupek. Widzimy narożnik, więc wkuwamy się w to dwa słupki. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki. Raz i dwa. Dwa słupki. Tutaj mamy trzy słupki rzędu niżej, więc wkuwamy się w to trzy razy, czyli wykonujemy trzy słupki, w każdy z nich po jeden. Raz, dwa. Tutaj gdzieś oszukałam, to muszę się wycofać, bo wiem o tym, że tu muszą być trzy, więc wkułam się za późno, czyli tu się wcześniej trzeba w niego wkuć. Raz, raz. Dwa, drugi słupek i trzeci słupek. Widzimy narożnik, wiemy, że jak narożnik to dwa słupki. Raz i dwa. Trzy oczka łańcuszka. Tutaj się w każdym okrążeniu trzeba skupiać, więc na takie dygresje i opowiadania moje, które zazwyczaj czynię dziergając na drutach, tutaj nie ma miejsca na to. Dwa słupki. Teraz mamy trzy słupki rzędu niżej, więc wkuwamy się w to trzy razy. Raz, w każdy z nich po jeden. Raz, dwa i trzy. Trzeci słupek. Jest narożnik, czyli wiemy, co robimy. A robimy dwa słupki, raz i dwa, trzy oczka łańcuszka, raz, dwa i trzy, i dwa słupki. Raz i dwa. Widzimy w rzędzie niżej trzy słupki, więc wkuwamy się w każdy z nich po jeden. Raz, dwa
i 3. Teraz jest narożnik, czyli wiemy, że dwa słupki, raz i 2. Nowy narożnik, który będzie strategiczny dla powiększania się naszego elementu i dla następnego okrążenia. Czyli teraz robimy takie fundamenty pod następne okrążenie. 2, tutaj były 2 słupki. No i tutaj w ten początek rzędu wkuwam się i robię oczko ścisłe, zamykające. Po okrążeniu numer 2 moja robótka wygląda w ten sposób. Następny rząd polega dokładnie na tym samym, tylko większą ilość razy wykonujemy słupki, bo już tutaj nasz element się powiększył. I wkuwamy się w każdy słupek rzędu niżej, wkuwamy się po razie, dochodząc do narożnika. Wkuwamy się 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki. Ten sam schemat jest przez całą robótkę. I teraz mam narożnik, więc wykonuję raz, 2, 3 oczka łańcuszka, raz, 2 i 3. Julia zobaczyła, co ja szydełkuję. Mówi, musisz mnie nauczyć, bo ja też chcę. Nie wiem, czy pamiętacie historię, jak ja ją chciałam kiedyś na szydełku nauczyć robić. No to było opowiadane na live. Widzimy tutaj słupki, wkuwamy się w każdy z nich po jednym razie. I takie następne piętro tworzymy. W każdy z nich. W tę taką głowę słupka. Tę część ja nazywam głową. Tak? Tutaj wchodzi mi kolor ciemniejszy z włóczki. To też jest taka ciekawość, co tam będzie dalej. Wkułam się już w każdy z nich. Teraz jestem przy narożniku, czyli wykonuję raz i 2. 3 oczka łańcuszka i 2. Raz i 2. Teraz widzimy, jest to bok elementu, więc w każdy słupek wkuwamy się nowym słupkiem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Dochodzę do narożnika, robię 2 słupki, raz i 2, robię nowy narożnik dla rzędu wyżej, który będzie, czyli 3 oczka łańcuszka, 2 słupki, raz i 2 i wkuwam się w każdy słupek rzędu niżej, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. O, tutaj nie nabrałam. Nie nabrałam, nie byłoby z czego zrobić słupka. Tak, tak. I tak, 7, mam ich 7, doszłam do narożnika, mamy raz i mamy 2. Mamy nowy narożnik, raz, 2 i 3, 3 oczka łańcuszka. Mamy następnie 2 słupki, ten narożnik, nazwijmy to aktywny, czyli ten bieżący. Teraz wkuwamy się tutaj w 2 słupki. Raz i 2 i wykonujemy oczko zamykające, ścisłe zamykające, o tak, w ten sposób. Jest to rząd, okrążenie numer 3 jest zakończone i moja robótka wygląda w ten sposób. Jeżeli pragnęłybyśmy mniejszych elementów,
mogłybyśmy na tym etapie zakończyć robótkę, ponieważ jest to, mamy w tym momencie, nasz element ma 7 cm. Wtedy tych elementów też trzeba by było mieć więcej, tworząc, załóżmy, jakąś bluzeczkę. Ale on wygląda, według mnie wygląda samowystarczalnie i można by tak właśnie tworzyć z takiej wielkości. W założeniu wzoru on ma wyglądać tak, więc ma jeszcze czwarte okrążenie. No i teraz będzie, lecimy z okrążeniem numer 4. Wykonuje się dokładnie tak samo, czyli dwa oczka rozpoczynające, łańcuszka rozpoczynające i wkuwamy się w każdy słupek rzędu niżej. Tworząc oczywiście narożniki, żeby zachować kształt kwadratowy. Wykonuję teraz słupki. Dochodzę do narożnika, w którym wykonuję dwa słupki. Raz i dwa. Wykonuję narożnik po to, by był kształt kwadratu. I znów wkuwam się w ten sam narożnik. Raz i dwa. Teraz widzimy krawędź, w której mamy dużo słupków i w każdy z nich wkuwam się nowym słupkiem. I rozpoczynamy krawędź, tworzenie krawędzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11. Na takiej krawędzi mamy 11 słupków. Wykonujemy dwa słupki w narożniku. Tworzymy nowy narożnik. Raz, dwa i trzy. Wkuwamy się znów dwa słupki. I na krawędzi wkuwamy się 11 razy w słupki rzędu niżej. Raz i tym sposobem powiększamy nasz kwadrat. I z 7 cm zyska powinien mieć około 10 po zakończeniu czwartego okrążenia. Lecimy z tematem. Słupki, każdy kolejny. Wielokolorowość włóczki bardzo uatrakcyjnia taki projekt, no ponieważ dzierganie elementów przy którymś tam elemencie może stać się nudne, stałoby się nudne, ale ponieważ tu każdy z nich wygląda inaczej, to takie znużenia ciągłymi słupkami i łańcuszkiem nie wystąpi tak szybko to znużenie. Przynajmniej taką mam nadzieję, że to nie wystąpi. Na razie dziergam 15 element, to jest 15. Raz, dwa w narożnik. Trzy oczka łańcuszka, dwa w narożnik, dwa to wiadomo, że słupki już takich skrótów używam. Teraz mamy krawędź, w którą wkuwamy się. Widzicie, jak to fajnie wygląda? Bardzo mi się podoba. Dawno takiej chemii do robótki nie czułam. Wiecie, o jakie to emocje chodzi, taką ciekawość, taka ciekawość, co to będzie, co wyjdzie. Jest też pewien niepokój, no bo to jest naturalne, że to jest koktajl emocji, to nie jest jedna emocja, jedno uczucie, tylko to jest mieszanina, miks, melanż, niczym we włóczce arcy. I co z tego wyjdzie? Się okaże. Ale właśnie taka ciekawość napędza do działania. I do tego, by się podzielić zachwytem, inspiracją, pomysłem, tym, czego się nauczyłam. Jestem przy prawie końcówce czwartego okrążenia. Dochodzę do narożnika. Wykonuję dwa słupki. Raz i dwa. Wykonuję narożnik. Trzy oczka łańcuszka. Wykonuję dwa słupki. Raz i dwa. I wkuwam się tutaj w każdy słupek rzędu niżej. Raz.
Dwa. Widzicie te zgrubienia interesujące w tej włóczce, które występują? Dwa. Trzy. I cztery. I zamykam. I wkuwam się w rozpoczęcie i robię oczko ścisłe zamykające. Tak wygląda ten element wydziergany na wizji, ponieważ różne rzeczy przyniosłam, ale widzicie, nożyczek nie przyniosłam, więc robię tak ciach i już i zapominam. Oczywiście należałoby to nożyczkami, wtedy ładnie jest nitka równo obcięta, ale czasami trzeba iść na żywioł i w tym momencie pokażę Wam, jak do istniejącej robótki, ponieważ robię to na bieżąco, żeby się na bieżąco i by nie przeżywać pojedynczych elementów, w których nie widzę, co z nimi będzie, więc ja tutaj chcę łączyć na bieżąco, przynajmniej takie mam założenie. Biorę sobie bawełnę echt. Robię pętelkę na szydełku, łączę po prawej stronie, oczywiście można łączyć po lewej. Po prawej stronie ten szew jest widoczny, taki, według mnie on jest wtedy taki ozdobny, on jest w kolorze pasującym do reszty robótki. I lecimy z tematem. Układam sobie te moje elementy, składam je równo. Staram się też, by te nitki, które są końcówką robótki, zawsze były w tym samym miejscu, w danym pasku, by była pewna higiena tych nitek, no, obsługi tych nitek. I łączę. Pierwsze wkuwam się po prostu w narożnik i robię półsłupek, a potem się już wkuwam w konkretne oczka. Czyli wkuwam się w to pierwsze oczko, w ten pierwszy słupek, jaki występował i tu. I wykonuję półsłupki. Robię to tyle razy, ile mam tych oczek do połączenia. Nie robię tego bardzo ściśle, też nie robię też tego za luźno. Robię to tak, które mi się na razie wydaje, że jest to szczuciem wykonywane łączenie. Bo można by było ściągać mocno, można by było zostawiać taką pętlę, ale ja to staram się wykonywać równo i tak. No tak, by nie było ani za luźno, ani za ściśle. Biorę z każdej główki słupka, każdą główkę słupka, o tak. Czyli tu się wkuwam i tu się wkuwam i łączę. Tu się wkuwam i tu się wkuwam i łączę. Tu się wkuwam. Tam czasami się schowa gdzieś ta głowa i tu się wkuwam i łączę. Wkuwam się i tutaj i łączę. Tak, tak i łączę. Tak i łączę. I łączę. I w narożnik się wkuwam i wykonuję ostatnie połączenie. Tak wygląda dołączony fragment. Fragment, który tutaj jeszcze mam pętelkę, ale echta rozcinać ręcznie bym raczej nie, to trzeba nożyczki do tego, więc na razie nie rozcinam. Tak wygląda ten pas. I zobaczcie, jak się popatrzy na te elementy, to każdy z nich jest inny. I właściwie trudno znaleźć powtarzalne elementy. Bardzo trudno. Każdy z nich wygląda inaczej. Gdzie indziej jest ten niebieski, gdzie indziej jest fioletowy. A ten echt, który jest w tym kolorze buraczkowym, tak mam, on to tak, taką ramkę temu robi. I tu będzie trzeci pasek właśnie mojej robótki z elementów. Mam nadzieję, że włóczką Arcy, gazetką Uladikt numer 12, że Was zaciekawiłam i jeżeli spróbujecie wykonywać jakieś elementy, napiszcie w komentarzu, czy ziarenko zostało zasiane i co z tego wyrośnie. No jak widzicie, u mnie na razie rośnie, co wyrośnie, się okaże.
No i to jest właśnie to w dziewiarstwie piękne, że posługujemy się różnymi narzędziami, korzystamy z inspiracji z różnych miejsc, używamy różnych włóczek. Tutaj akurat jest to włóczka arcy, tak wygląda w motku, a tak wygląda w tych szydełkowych elementach. I subskrybujcie nasz kanał, wtedy gdy pojawi się nowy film, otrzymacie powiadomienie. Bądźcie ze dziewiarką i komentujcie nasze filmy. Za dzisiejszą Waszą uwagę bardzo Wam dziękuję, za to, że z tej drugiej strony jesteście. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pa, pa.